Cześć, witam się w kolejnym odcinku poradnika dla bardzo, bardzo początkujących piratów Sea of Thieves. Dzisiaj będzie o broni palnej. Oryginalnie poradnik ten miał być podzielony na trzy osobne poradniki, gdzie każdy miał być poświęcony osobnemu rodzajowi uzbrojenia, bo mamy takowe cztery w grze, ale o mieczu już poradnik był. Natomiast jeżeli chodzi o broń palną, no to tutaj mamy trzy różne możliwości: strzelbę, karabin wyborowy bądź garłacz. I w tym przypadku, jak zacząłem robić podsumowanie, o czym chciałem powiedzieć, to się okazało, że poradnik będzie trwał dosłownie 5 minut i to wliczając w to wstęp. Więc koniec końców powiemy sobie o wszystkich trzech rodzajach broni palnej, które możemy znaleźć w Sea of Thieves. Zaczynając od starego dobrego pistoletu i tego, co powinniście o nim wiedzieć. Na początek kilka podstawowych informacji, które będą się sprawdzały w stosunku do każdego rodzaju uzbrojenia, czytaj broni palnej. Mianowicie tak, każda z waszych pukawek będzie posiadała 5 naboi. Oczywiście w związku z tym, że broń czarnoprochowa nie jest bronią samopowtarzalną, no to po każdym wystrzale będziecie musieli odczekać odpowiedni czas, zanim skończycie ją przeładowywać i będziecie mogli wystrzelić po raz drugi. Również bardzo ważna informacja jest taka, że bronie nie będą współdzieliły między sobą amunicji. Ilość amunicji, którą posiadacie, będzie widoczna w prawym dolnym rogu waszego ekranu w postaci małych białych kuleczek. Zużytą amunicję możecie odnowić na kilka różnych sposobów. Pierwszym, najprostszym jest to po prostu użycie skrzynki amunicyjnej. Jest to skrzynka bardzo charakterystyczna z wypaloną w wieku podobizną pistoletu skałkowego. Po podejściu do niej i wejściu w nią w interakcję, nie musicie oczywiście mieć wyciągniętej broni, aby to zrobić. W każdym razie od razu po wejściu w nią interakcję wasza amunicja zostanie odnowiona w całości. Taką skrzynkę amunicyjną będziecie mogli znaleźć na pokładzie waszego statku bądź statku przeciwnika. Nie pamiętam, czy można je również znaleźć na statkach szkieletów, ale to niech ktoś napisze w komentarzu. Natomiast skrzynki te z amunicją można również po pierwsze znaleźć najczęściej na fortach, gdzie są po prostu elementem krajobrazu, jak również na większości wysp na siedmiu morzach i oceanach. Natomiast ich lokalizacja będzie się różniła. Nie ma jednoznacznego miejsca, gdzie możecie je znaleźć, więc jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, gdzie możecie dobyć amunicję przy ich pomocy, będziecie po prostu musieli zapamiętać, gdzie je możecie znaleźć. Drugim sposobem na przeładowanie waszej amunicji jest odnalezienie jednej z tych przenośnych skrzynek z amunicją o odpowiednim oznaczeniu na wieczku. Najczęściej można je znaleźć wyrzucone po prostu gdzieś na brzeg, na jakiejś wyspie. I działają one dokładnie tak samo jak skrzynka amunicyjna stacjonarna na waszym statku, bądź po prostu przyklejona do wyspy, z tą różnicą, że można ją przenieść. Jeżeli użyjecie przeładowania, no to wtedy wasza amunicja zostanie odnowiona i będziecie mogli prowadzić ogień dalej. Oczywiście taka skrzynka ma swoje ograniczenia, mianowicie może ona maksymalnie przenosić tylko 50 pocisków. I kiedy te 50 pocisków się wyczerpie, no to nie będziecie mogli już przeładować waszej spluwy. Natomiast to nie tak, że taka skrzynka natychmiast będzie bezużyteczna i będziecie ją mogli wyrzucić. Pamiętajcie, że skrzynki te można również sprzedać z zyskiem do odpowiedniego kupca. Jeżeli chcielibyście taką skrzynkę przeładować, wystarczy, że ją podniesiecie, podejdziecie do waszej skrzynki amunicyjnej i użyjecie przycisku akcji F. Wtedy amunicja w skrzynce zostanie odnowiona i będziecie mogli dalej z niej korzystać. Trzecim ze sposobów pozyskiwania amunicji jest podnoszenie tak zwanych sakiewek z amunicją z pokonanych duchów lub szkieletów. Jeżeli będziecie kiedyś walczyli na wyspie i będziecie chcieli przeładować swoją broń i nigdzie nie będziecie mogli znaleźć skrzynki z amunicją, wtedy taka sakiewka odnowi wam zapas amunicji do pełna. Czwartą metodą
jest użycie skrzynki zbrojowni. Taką skrzynkę zbrojowni można znaleźć na statku gracza, bądź na outpoście, a będzie to najbardziej istotne na outpoście, ponieważ na outpoście również nie ma skrzynek z amunicją. Więc jeżeli będziecie walczyli z kimś w porcie i będziecie musieli przeładować, podbiegnijcie szybciutko do skrzynki, zmieńcie giwerę na jakąś inną i wtedy już wasza amunicja będzie znowu odnowiona i znowu będziecie mogli prowadzić skutecznie ogień, aż do wyczerpania zapasów, wtedy po prostu znowu ją przeładować na jakąś inną i dalej możecie strzelać. Piątym sposobem na uzupełnienie amunicji natomiast jest coś, co wymaga od was jednej rzeczy, mianowicie musicie w trakcie tego zginąć. Trafiacie wtedy na prom przewoźnika i o ile możecie tu znaleźć skrzynkę zbrojowni, gdzie będziecie mogli oczywiście zmienić swoje uzbrojenie w zależności od sytuacji, którą zastaliście i na przykład, nie wiem, powiedzmy, że pistolet się nie sprawdził, musicie przełączyć się szybciutko na snajperkę między respawnami, to tak poza tym nie musicie nic robić, ponieważ jeżeli wrócicie z zaświatów, wasza broń będzie od razu przeładowana i będziecie mogli kontynuować walkę. Trafienie z broni palnej w NPC-ka, krytera, gracza będzie również skutkowało pojawieniem się tak zwanego hitmarkera. Natomiast w zależności od tego, czy będziecie mieli pecha i serwer zarejestruje takie trafienie prawidłowo, może się okazać na przykład, że mimo tego, że hitmarker się pojawił, no to niestety wasz przeciwnik nie otrzymał żadnych obrażeń. Jest to określane na obecną chwilę w grze tak zwanym hit regem, czyli hit registration, i zasadniczo jest to zepsute. Serwery mają z tym jakiś problem i najczęściej wygląda to tak, że wy otrzymujecie hitmarka, wasz cel nie otrzymuje obrażeń, albo nie otrzymujecie hitmarka, a cel zostaje trafiony. Więc tak ciężko powiedzieć, na dwoje babka wróżyła. W tym przypadku musicie uzbroić się cierpliwość i absolutnie nie przejmujcie się tym, że czasami na przykład traficie kogoś kilka razy, a on w dalszym ciągu będzie w stanie walczyć i biec i uciekać i tak dalej, bo to może po prostu znaczyć, że serwer was zrobił w jajo i nic więcej. Ale może zacznijmy po kolei od najbardziej podstawowej broni, czyli pistoletu skałkowego. Najistotniejszymi parametrami tej pukawki będą zadawane obrażenia, szybkostrzelność oraz zasięg. Trafienie z pistoletu zabierze wam 50% punktów życia. Jeśli chodzi o szybkostrzelność pistoletu, wygląda na jakieś 2-2,5 sekundy. Jeżeli chodzi o zasięg, no to tutaj troszkę ciężko będzie to ocenić, natomiast powiedzmy, że jak daleko może być stąd do naszego statku. I tak, powiedzmy, że jeżeli ktoś stałby na maszcie, na tej odległości, jeszcze bylibyśmy go w stanie trafić, nawet powiedzmy, że ta kulka, którą widzicie tam na horyzoncie, leci nawet jeszcze kawałek dalej. Natomiast jak widać na załączonym obrazku, po pokonaniu pewnego dystansu kula ta zaczyna opadać. Istnieje możliwość trafienia celu, który znajduje się dalej niż normalny lot pocisku w linii prostej, natomiast wtedy musicie odpowiednio wziąć poprawkę na to, że zacznie on się zakrzywiać w dół i że po prostu może się okazać, że z pistoletu nie jesteście w stanie tak daleko wystrzelić, a tym bardziej wystrzelić skutecznie. Pistolet będzie posiadał dwa tryby ognia. Zwykły ogień, od tak po prostu, prowadzony przez siebie tak zwany strzał z biodra, który jak widać na załączonym obrazku ma swoje zalety, ale ma również swoje wady. Takie jak na przykład nie trafianie w to samo miejsce. O ile jeżeli chodzi o strzał z biodra na małym dystansie, powiedzmy jak stąd w kierunku tej ściany, jak widać na załączonym obrazku, mniej więcej jest to jako tako i powiedzmy sobie szczerze, jeżeli będziecie mieli szczęście i uda wam się wyczuć dystans, jesteście w stanie trafić gracza, który będzie stał mniej więcej w takiej odległości od was. Natomiast jeżeli zaczniecie próbować trafić coś, co będzie znajdowało się ciut dalej, co się może znajdować ciut dalej, tak żeby było dobrze widać, jak będziemy do tego strzelać, powiedzmy czubek tej deski, którą tutaj widzicie, ten czubeczek, zobaczmy, czy będziemy w stanie z biodra trafić tam chociaż raz.
No niestety, tutaj poszło za bardzo w prawo, tu poszło za bardzo w dół, tu poszło w dechę w lewo, znowu poszło za bardzo w prawo i piąty strzał znowu poszło za bardzo w prawo, czyli jeżeli zależałoby nam na trafieniu w czubek tejże deski, wtedy mielibyśmy duży problem i nie moglibyśmy na tym sposobie ognia polegać. Drugim sposobem ognia jest tak zwane przycelowanie. Powoduje to zawężenie delikatnie waszego pola widzenia i skoncentrowanie się w jednym punkcie bezpośrednio przed lufą waszej broni. Zaletą prowadzenia ognia w ten sposób jest to, że jeżeli potraficie celować z waszego pistoletu, wtedy właściwie za każdym razem będziecie w stanie trafić dokładnie w ten sam punkt i prowadzić ogień, nazwijmy to, precyzyjnie. Chociażby jeżeli planujecie wystrzelić, zdetonować beczkę prochu z rąk szkieleta, bądź na przykład zestrzelić samego szkieleta, strzelając mu w nogi bądź w głowę, tak aby beczka prochu nie wybuchła. Wtedy tak, zdecydowanie taki sposób prowadzenia ognia jest bardziej precyzyjny. Jak było widać na załączonym obrazku, możecie przytrzymywać prawy przycisk myszy i prowadzić ogień w dalszym ciągu. Przy pomocy lewego przycisku myszy wtedy broń będzie celowała automatycznie. Niestety musicie również pamiętać o tym, że o ile nie zmienicie ustawień czułości, wtedy obracanie kamerą podczas prowadzenia alternatywnego ognia będzie odpowiednio wolniejsze, tak abyście, nie wiem, byli w stanie strzelać bardziej precyzyjnie lub nie. Dodatkowo wasz ruch będzie dodatkowo spowolniony. Rzeczone opcje możecie znaleźć w opcjach gry, w input i odpowiednio Blunderbuss, Flintlock, Eye of Reach albo Trident of the Dark Tides, Aim Sensitivity. To jest właśnie to, co pozwoli wam się kręcić na boki w lewo i w prawo w momencie, kiedy będziecie mierzyli z broni precyzyjnie. O, cholera! Jest! Ale fart! Wow, 230 monet! LOL! Niestety okazuje się, że w kwestii celowania z pistoletu nie jest do końca tak łatwo. Pamiętacie, jak powiedziałem dosłownie przed chwilą, że jeżeli wiecie, jak celować z waszego pistoletu, to będziecie mogli prowadzić precyzyjnie ogień. No więc wychodzi na to, że to jest bardziej istotne, niż by się wydawało. Zwróćcie uwagę, tutaj na tej desce znajduje się taka pozioma kreseczka. Będziemy próbowali w nią trafić z naszego pistoletu. To nie jest Call of Duty, tu nie ma celownika na środku ekranu, w jaki sposób celujemy. No tak, końcem lufy. No ale dobra, co z tym końcem lufy? No to tutaj wychodzi na to, że w zależności od modelu pistoletu, który będziecie posiadali, celowanie może być łatwiejsze bądź trudniejsze. Tak jak na przykład w przypadku tego modelu, na końcu lufy wydaje się, że będzie on miał no, coś ala szczerbinkę i buszkę i jeżeli się zaczniemy przyglądać, no to wtedy celowanie przy pomocy tego przyrządu celowniczego jest jak najbardziej, no, powiedzmy, dość precyzyjne, prawda? Natomiast niestety nie wszystkie pistolety będą miały takie fajne rzeczy. Lufy niektórych pistoletów skałkowych mogą być proste i mogą nie posiadać żadnych dodatkowych przyrządów celowniczych, co wtedy w takim przypadku? No akurat w przypadku tego modelu z sześciokątną lufą, jeden z czubków również może służyć wam jako tako za celownik i też jest to dość precyzyjne. Niestety natomiast w przypadku wielu innych pistoletów, które mają odpowiednio inny model, tak jak w przypadku tego pistoletu cichego po prostu, dobra, zgniłej ryby, tak to nazywajmy, no tutaj się okazuje, że jeżeli będziemy próbowali wycelować końcem lufy w nasze pęknięcie w desce i oddamy strzał, no to tutaj z tą precyzją już jest tak sobie średnio, prawda? Tak jakby ta lufa była znacznie niżej niż kula faktycznie leci. Alternatywnie w przypadku niektórych innych pistoletów, które wydawałoby się, że celownik mają i będą strzelowały całkiem nieźle, no to okazuje się, że to nie do końca tak działa. I w tym przypadku tutaj polecałbym jednak każdemu, kto
będzie chciał używać pistoletu jako swojej broni, po prostu sprawdzenie, który model mu najbardziej odpowiada i nauczenie się, w jaki sposób nim celować, tak aby trafiać za każdym razem. Nie polecam tutaj modelów pistoletów, które są zbyt fikuśne, mają zbyt duże lufy, ponieważ wtedy będą one po prostu zasłaniały wam to, do czego strzelacie. A jeżeli już będziecie wiedzieli, w jaki sposób nimi celować, to wtedy będziecie w stanie prowadzić dość precyzyjny ogień, nieważne od tego, czy macie celownik, czy nie. Kolejna giwera to wasz karabin wyborowy. On również będzie posiadał dwa tryby ognia. Jeden zwykły, tak zwany strzał z biodra i alternatywny z przycelowaniem. Natomiast w przypadku karabinu wyborowego nie jest już to zwykłe przypatrzenie się w kierunku lufy, a dosłownie celownik z zoomem. No, nie powiedziałbym, że jest to jakoś super, hiper, bardziej wybitny zoom niż w przypadku zwykłego pistoletu, ale jednak jest lepszy. Plus dodatkowo w centrum ekranu jest pęknięta szybka w waszej lunecie, która robi właśnie za takowy celownik i dzięki temu, jeżeli byście byli w stanie strzelić w coś, co się może nie rusza, to nawet jesteście w stanie bardzo precyzyjnie trafiać w obiekty, które są oddalone daleko, daleko, daleko. Jak daleko leci w pocisk z karabinu wyborowego? No tutaj powiedzmy sobie szczerze, że leci dokładnie chyba tak samo i tak daleko jak z zwykłego pistoletu. Może delikatnie dalej, ale tak powiedzmy sobie nie wygląda, żeby tak było. Natomiast jeżeli chodzi o strzał z biodra w tym przypadku, tu już jest znacznie gorzej. Weźmy za cel nasz ulubiony kijek na końcu wieży i o ile strzał z celownika w snajperce jest bardzo prosty i dokładnie również tak jak w przypadku pistoletu, każde trafienie z przycelowania będzie trafiało dokładnie w ten sam punkt, dokładnie tam, gdzie byście chcieli. No to w przypadku strzału z biodra jest już znacznie gorzej, jeżeli chodzi o karabin snajperski. Posiada on znacznie większy odrzut, znacznie większy rozrzut i tutaj już trafienie kogokolwiek z jakiejkolwiek sensownej odległości bez wcześniejszego przycelowania, powiedzmy sobie szczerze, nie jest możliwe. Jak wygląda szybkostrzelność w przypadku karabinu snajperskiego? Karabin wyborowy oddaje strzał średnio co 3 sekundy. Jeżeli będziecie mierzyli do kogoś ze snajperki, podobnie jak w przypadku lunety, będzie widoczny odblask światła w waszych przyrządach celowniczych. To może zdradzić waszą pozycję i wasze zamiary. Natomiast jeżeli chodzi o sam efekt, już mogę wam powiedzieć, że zdecydowanie coś się zmieniło. Kiedyś był on znacznie bardziej widoczny. I gwarantuję wam, że jak podejdziemy bliżej, to w ogóle go nie będzie widać z jakiegoś powodu. Natomiast, kiedy już takowy snajper was trafi, wtedy możecie liczyć na to, że stracicie 75% życia. Okej. Nie okej. Tutaj nie ma takich problemów jak w przypadku zwykłych pistoletów, ponieważ no wiadomo, przy przycelowaniu macie lunetę, ok, niektóre modele mają szkło w innym kolorze, czyli na przykład będziecie widzieli na różowo albo na zielono, natomiast w tym przypadku bardziej istotne może być, ile miejsca na ekranie zajmuje ten wasz karabin wyborowy, ponieważ mimo tego, że jest to całkiem duże cacko, nawet jeżeli trzymacie je w rękach, to o ile tak, przy celowaniu to dalej nie będzie miało znaczenia, natomiast jeżeli sam karabin zacznie wam przesłaniać pół ekranu, kiedy go niesiecie, no to nie wiem, czy chcielibyście uczestniczyć w takiej imprezie. A to nawet z pominięciem faktu, że niektóre z modeli mogą się również świecić w nocy, co dodatkowo może zdradzić pozycję strzelca. I na koniec garłacz. Garłacz też będzie posiadał strzał z biodra oraz strzał z przycelowania. Jednak powiedzmy sobie szczerze, w obydwu tych przypadkach to nie będzie miało najmniejszego znaczenia, ponieważ garłacz jest bronią krótkiego zasięgu.
Jeżeli porównamy sobie to, jak daleko leci taki pocisk z garłacza, no to okazuje się, że jest to no, trochę mniej niż z pistoletu, natomiast i tak leci daleko. Inna sprawa to w jaki sposób leci. Garłacz nie strzela pojedynczym pociskiem. Garłacz strzela całą chmurą pocisków, łącznie bodajże jest to aż 10 sztuk i każdy z tych pocisków zadaje 10% punktów życia jako obrażenia. Różnica polega głównie na tym, że jeżeli strzelimy z biodra, no to rozrzut jest taki sobie, powiedzmy, całkiem spory, można by powiedzieć. Widać to zwłaszcza, kiedy strzelamy na dużą odległość w niebo. Każda z tych małych kuleczek to jest jeden pocisk z garłacza. Natomiast w momencie, kiedy przycelujemy, rozrzut jest delikatnie mniejszy, aczkolwiek dalej istnieje, więc tak. Nie oszukujmy się, garłacz będzie najlepiej się sprawdzał na bardzo małym dystansie, dosłownie z przyłożenia. Gracz trafiony z obrzyna może zostać odrzucony do tyłu. I w takim przypadku zostaniecie zrzuceni z drabiny, odrzuceni od kabestana, odrzuceni od podnoszenia żagli i tak dalej. Jeżeli uda się komuś trafić was z tak zwanego przyłożenia i otrzymacie obrażenia od wszystkich 10 pestek, które garłacz z siebie wypluwa, możecie pożegnać się z tym światem. Kiedy dystans zwiększymy do, no, dosłownie połowy szerokości słupa, już możecie być spokojni, ponieważ jeżeli będziecie mieli pełny pasek życia, trafienie z garłacza was absolutnie nie zabije. Natomiast jeżeli odległość zwiększymy jeszcze bardziej, do chociażby całej szerokości słupa, wtedy blunderbuss albo garłacz, jak kto woli, staje się właściwie bezużyteczny. Jak wygląda szybkostrzelność garłacza? Wygląda na to, że oscyluje podobnie jak w przypadku pistoletu, około 2-2,5 sekundy między wystrzałami. Blunderbussowi nierówny, co prawda, jeżeli chodzi o celowanie, no to wiadomo, oczywiście też może mieć to jakieś znaczenie, chociaż zdecydowanie mniejsze, zwłaszcza, że celujecie na właściwie z bliska, no to podobnie jak w przypadku karabinu wyborowego, w przypadku niektórych rur może być również znacznie gorzej, jeżeli chodzi o zasłanianie ekranu, więc tutaj w tym przypadku nie dość, że musicie na to zwrócić uwagę, dobierając własny ekwipunek, jeżeli w ogóle będziecie zwracali na to jakąkolwiek uwagę. Tutaj świecenie ma trochę mniej znaczenia, jeżeli chodzi o zauważenie was przez przeciwnika, a i niektóre strzelby świecące wyglądają po prostu przekozacko. Tym razem to wy musicie uważać, żeby to ustrojstwo was nie oślepiło, bo może wygląda to super, ale gwarantuję wam, nie jest fajne, kiedy dużo się dzieje, jest strasznie ciemno, a jedyne co widzicie to koniec waszej własnej lufy. Na zakończenie jeszcze kilka śmiesznych faktów o broni palnej. Po pierwsze, jeżeli skończy wam się amunicja i nie będziecie w stanie przeładować, czy to przy pomocy skrzynki magazynowej, czy w jakikolwiek inny sposób, tak naprawdę wasza broń staje się bezużyteczna. Nie możecie nią rzucić w przeciwnika. W przeciwieństwie do miecza również nie posiadacie bloku, który by zablokował jakieś obrażenia nadchodzące, chociażby w walce przy pomocy broni białej. Również broń palna nie pomoże wam w żaden sposób wykonywać szarży na mieczu i poruszać się sprawniej na większe odległości. Więc jeżeli będziecie biegali z jedną giwerą i mieczem, to jeszcze, powiedzmy sobie, całkiem to może być skuteczne. Natomiast jeżeli wybralibyście drogę podwójnych spluw, czyli macie jedną spluwę w jednym ręku i drugą spluwę w drugim, tak jak wielu ludzi twierdzi, że używanie miecza takes no skill. Ciekawe dlaczego mechanika miecza to był jeden cały długi poradnik. Natomiast jeżeli chodzi o giwery, to zmieściliśmy aż 3 w jednym poradniku, ale to może nie będziemy się nad tym zbyt długo zastanawiali. Bo o ile można by powiedzieć, że
Snajperka to jest broń dalekiego zasięgu, garłacz to jest broń krótkiego zasięgu, pistolet jest taki średnio albo krótki, natomiast gwarantuję wam, że 90% walk jednak odbywa się na małym bądź maksymalnie średnim dystansie i double gunning nie jest dlatego, żeby móc kogoś trafić z drugiego końca wyspy i tam, nie wiem, wysadzić mu tą beczkę, tylko po to, żeby zabić go dosłownie w dwóch strzałach, zanim on zdąży machnąć mieczem więcej niż 3 razy. A przy odrobinie szczęścia zrobić to z takiego miejsca, gdzie wy będziecie w stanie go trafić bez najmniejszego problemu, a on was już niekoniecznie. Bardzo istotną informacją może również być to, że strzał z broni palnej może trafić cel w poprzek kraty znajdującej się na pokładzie. O ile maszty, deski mogą być nieprzeniknione dla waszych kul, to już takie rzeczy jak relingi, jak schowki oraz jak te kraty w pokładzie mogą jak najbardziej sprawić, że będziecie mogli trafić kogoś znajdującego się po drugiej stronie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia następnym razem w kolejnym poradniku dla bardzo, bardzo początkujących piratów. Sea of Thieves. Cześć!